kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 41. Zesłanie Ducha Świętego. Drogie dzieci, po tym, jak apostołowie i Matka Najświętsza widzieli wstępującego do nieba Pana Jezusa, wszyscy udali się do Jerozolimy i zgromadzili się w jednym miejscu, gdzie odbywała się ostatnia wieczerza. Pan Jezus ich o to poprosił, a oni posłusznie to wykonali. Podczas 9 dni modlili się wszyscy razem, czekając, aż zstąpi Duch Święty. Otóż Pan Jezus, zanim opuścił apostołów, obiecał im, że ześle z nieba Ducha Świętego. Duch Święty jest trzecią osobą boską Trójcy Przenajświętszej. On nauczy ich wszystkiego, co należy zrobić, aby stać się świętymi. Będzie ich pomocnikiem w drodze do świętości. 10 dnia rankiem, około godziny 9, nagle dał się słyszeć wielki szum pochodzący z nieba, jakby bardzo silny wiatr. Zdawał się on wypełnić cały dom, w którym zgromadzili się apostołowie. Następnie nad głowami Najświętszej Maryi Panny i apostołów pojawiły się płomienie ognia, mające kształt języków. Duch Święty zstąpił na nich. Ten mocny wiatr i języki ognia były znakiem, że to On był między nimi. Dzień, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów, nazywamy Zesłaniem Ducha Świętego lub Zielonymi Świątkami. Kiedy mieszkańcy Jerozolimy usłyszeli także ten szum, pobiegli w kierunku domu, gdzie zgromadzeni byli apostołowie, by zobaczyć, co się stało. Przed zesłaniem Ducha Świętego apostołowie bali się mówić o Panu Jezusie. Jednak teraz Piotr i apostołowie byli napełnieni Duchem Świętym. Teraz niczego się już nie bali. Mieli odwagę i byli gotowi na wszystko dla Pana Jezusa. Nawet na śmierć. Duch Święty dał im tę siłę. Apostołowie otworzyli dom, w którym przebywali, i zaczęli głosić o Panu Jezusie. Powiedzieli wszystkim zgromadzonym, że Pan Jezus jest Synem Bożym, że ich bardzo kocha i że dla nich umarł, a potem zmartwychwstał. Mówili ludziom, że trzeba wierzyć w Niego i czynić wszystko to, co powiedział. Kochajcie Pana Boga i służcie Mu z całego waszego serca. Ludzie słuchający słów apostołów zaczęli żałować swoich grzechów. Tego dnia ponad 3000 ludzi zostało ochrzczonych. Byli to pierwsi katolicy. Kościół Święty rozpoczął swoją aktywną działalność w dniu zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek. Czy przypominacie sobie, kogo Pan Jezus wybrał na przełożonego apostołów i zarazem wszystkich katolików? Pan Jezus wybrał świętego Piotra. Święty Piotr był pierwszym papieżem. Biskupi i kapłani są pomocnikami papieża. Wszyscy oni troszczą się o nas w miejsce Pana Jezusa. Papież, biskupi i kapłani, a także wszyscy katolicy, tworzą Kościół katolicki. Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem. Kościół ten jest prawdziwym kościołem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ to On go ustanowił. Pan Jezus dał nam Kościół katolicki, aby pomóc wszystkim ludziom w drodze do nieba. Duch Święty pozostanie w Kościele katolickim aż do końca świata. Zachowa go zawsze świętym. Kościół katolicki nigdy nie zginie. Duch Święty zachowa go zawsze świętym. Zawsze takim, jakim chciał go widzieć Pan Jezus. Duch Święty i nas uczyni świętymi. Musimy tylko być Mu posłuszni. Pan Jezus pragnie, abyśmy byli dobrymi katolikami. Stajemy się katolikami, kiedy otrzymujemy chrzest święty. Jeśli będziemy należeć do Kościoła katolickiego i jeśli będziemy czynić to, czego On nas naucza, wtedy pewnego dnia będziemy mogli pójść do nieba.
Jakże to wielkie szczęście dla mnie. Muszę kochać Pana Boga i sprawiać Mu radość we wszystkim, czyniąc to, o co mnie prosi. A także będąc posłusznym Świętemu Kościołowi Katolickiemu. Uczymy się na pamięć. Co się wydarzyło w Dniu Zielonych Świąt, w dniu tzw. Pięćdziesiątnicy? W Dniu Zielonych Świąt Duch Święty zstąpił widzialnie na apostołów. Dlaczego Pan Jezus posłał apostołom Ducha Świętego? Pan Jezus posłał apostołom Ducha Świętego, aby im pomóc, oświecając ich umysły i napełniając męstwem, oraz by zachować swój Kościół aż do skończenia świata. Kościół katolicki jest jedną wielką rodziną. Pan Jezus wiedział, że święty Piotr, pierwszy papież, będzie potrzebował pomocy, aby troszczyć się o wszystkich katolików. Chciał, by apostołowie pomagali świętemu Piotrowi. Uczynił więc ich biskupami. Biskupi pomagają papieżowi. Jest tylko jeden papież w Kościele katolickim. Jednak biskupów jest bardzo dużo na całym świecie. Biskupi są posłuszni papieżowi. Jeden papież i wielu biskupów to jeszcze wciąż niewystarczająco. Pan Jezus chciał, aby pomagali im także kapłani. Kapłani są posłuszni papieżowi i biskupom. Papież, biskupi i kapłani. Wszyscy oni należą do Kościoła Jezusowego, czyli do Kościoła katolickiego. My również do niego należymy. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni, staliśmy się dziećmi Bożymi. Wszystkie dzieci Boże należą do Kościoła katolickiego. Kościół katolicki to jedna wielka rodzina Pana Boga. Spójrzcie na obrazek. Widzicie na samej górze papieża, nieco niżej biskupów, następnie kapłanów. Na samym dole jesteśmy my, wszyscy wierni, którzy zostali ochrzczeni, czyli dzieci Boże.